Mili Państwo, bardzo mi miło Państwa powitać. Przypadł mi ten zaszczyt, nie tylko, że poprowadzę dzisiejsze spotkanie Szersznikowskie, ale także Państwa powitam. Zatem serdecznie Państwa witam, kłaniam się Państwu w progach Muzeum Śląska Cieszyńskiego w pięknej, dawnej sali balowej, którą nazywamy rzymską. Witam Państwa na kolejnym z cyklu spotkań Szersznikowskich, naszych stałych wykładów na tematy wszelakie. Ja nazywam się Jan Paweł Borowski i mam przyjemność, zaszczyt i obowiązek prowadzić dział historii tego muzeum, mili Państwo. A dzisiejsze spotkanie zostało poświęcone jednemu z tych niezwykłych cieszyniaków. To znaczy, jakiś czas temu, dokładnie w tej sali, miałem również przyjemność opowiadać o księdzu Szerszniku, o którym pisano, chociażby w Gwiazdce Cieszyńskiej pod koniec XIX wieku, że jestem największym z cieszyniaków, prawda? Ale Cieszyn, jako dla nas wszystkich, jak sądzę, miasto wyjątkowe, ma to szczęście do ludzi, nie bójmy się tego powiedzieć, wielkich i wybitnych, dalece przerastających to małe, położone gdzieś na górze Górnego Śląska miasteczko, które przecież tak kochamy, ale wyrastających i przerastających. I taką postacią był również ksiądz pastor Jerzy Trzanowski. A dzisiejsze spotkanie szersznikowskie, mili Państwo, jest również częścią festiwalu Citara Sanctorum. Sama nazwa mówi już czemu poświęconemu. Wspaniałej twórczości ma ten festiwal, jak sądzę, oddać hołd dziełom i życiu pastora Trzanowskiego. Jest ze mną organizator, dyrektor tego festiwalu, pan Rafał Monita. Poproszę, żeby zabrał głos, również Państwa przywitał, a potem już spróbuję zmierzyć się z tym wielkim wyzwaniem. No, nie ukrywam, że jestem onieśmielony Państwa miłą obecnością. Także bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za miłe słowo. Dziękuję również za to, że tu jesteśmy, pani dyrektor Irenie French, która wiem, że nadejdzie wkrótce do nas i dołączy, mam taką nadzieję. Jesteśmy naprawdę wdzięczni i bardzo szczęśliwi, że festiwal mógł w takiej części zagościć też w tych gościnnych progach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Niektórzy z Państwa kojarzę także z koncertów, nie wiem, czy w Cieszynie, czy w Tybielsku, czy jeszcze gdzie indziej, ale twarze są również tutaj, które słuchają muzyki. Cieszę się, że Państwo jesteście z nami, że chcecie poznać postać i dzieło księdza Jerzego Trzanowskiego. Tak jak nasz prelegent wspomniał, jest to nasz punkt wyjścia. Jerzy Trzanowski, pastor, ksiądz, cieszyniak, żyjący w XVII wieku który stworzył to wyjątkowe dzieło Citara Sanctorum, które jest znowu kolejnym punktem wyjścia do tego, żebyśmy spotykali się przy muzyce, a nie tylko muzyce dawnej, przy muzyce renesansowej, czy muzyce barokowej, czy wśród różnych przedstawień muzyki, które są zawarte w archiwach w Cieszynie, ale także przy innych wydarzeniach, także muzyki współczesnej, którą mieliśmy okazję proponować Państwu parę dni temu w Bielsku Białej na koncercie, gdzie była premiera dzieła Juliana Gębalskiego. Ale wracając do Cieszyna, Fundacja Kulturalny Szlak, Państwu się pięknie kłania, organizator festiwalu po raz drugi. W tym roku spotykamy się na kilku koncertach, nie tylko na koncertach, jak widać, wcześniej w Cieszynie i w Bielsku. W tym roku także były koncerty w Jaworzu, Wiśle i w Ustroniu. Patronat nad tym wydarzeniem, w tym miejscu muszę powiedzieć, sprawuje starosta powiatu cieszyńskiego, pan Mieczysław Szczurek oraz pani burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Dziękuję także za wsparcie, które otrzymuje mi z powiatu cieszyńskiego i z miasta Cieszyna, żeby ten festiwal mógł się rozwijać i trwać i takie różne oblicza, nie tylko muzyczne, ale także spotkania także w tym muzeum. Teraz tylko jeszcze gwoli zaproszenia, bo nie będę tego robił na końcu. Ostatni weekend przed nami festiwalowy, sobota, dwa wydarzenia, spacer w Bielsku Białej, śladami bielskich i bielskich ewangelików od kościoła w Białej na Rzymski Syjon o 15:00. Państwa serdecznie zapraszam. Będzie okazja przyjść na sam koncert do kościoła Zbawiciela na godzinę 18:00. Wymowny też koncert z wymownym tytułem, muzyka organowa, organy i trąbka pod
wymownym tytułem, warownym grodem jest nasz Bóg. Jeśli Państwo sobie życzycie, proszę się częstować tutaj takimi pamiątkami. Z festiwalu są kartki, są te z pisem Citeres Actorum, wizytówki ze Strzanowskim oraz takie przypinki z Strzanowskim. Myślę, że warto będzie później rozpoznawać się w Cieszynie i nie tylko, że to jesteśmy my, którzy właśnie chodzimy na Strzanowskiego, słuchamy i tym się radujemy. Jeśli ktoś by chciał się pisać do kroniki, ona też ewentualnie na Państwa czeka, na wrażenia, jakieś impresje, czy po koncertach, jeśli Państwo są po koncertach, czy po dzisiejszym spotkaniu tutaj w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Nie będę przedłużał, bo nie ma co. Jest tutaj główna nasza postać, pan Jan Paweł Borowski. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i sam jestem ciekawy, co to za postać z Pana ust wypłynie w tej chwili. Tak, mili Państwo, nie ukrywam, że zadanie było trudne, które przede mną postawiono, kiedy zaproponowano mi, abym opowiedział o księdzu Strzanowskim. No bo już wiele razy o nim mówiono, wiele razy o nim pisano i robiły to postacie z dalece większą wiedzą na temat epoki i samej postaci księdza Strzanowskiego. I to zarówno po naszej stronie Olzy, jak i po drugiej, jak i również na dawnych Górnych Węgrzech, dzisiejszej Słowacji, poświęcono jego dziełom, jego twórczości wiele miejsca. Więc to byłoby zbyt proste, mili Państwo, gdybym po prostu stanął przed Wami i opowiedział tak wprost życiorys księdza Strzanowskiego po raz kolejny. Więc wymyśliłem sobie, proszę mi wybaczyć, że sięgnę do tych największych historyków w dziejach, będę się na nich wzorował i wybrałem sobie greckiego historyka Plutarcha, żyjącego na przełomie I i II wieku naszej ery, który wpadł na taki pomysł, żeby opisywać życie wielkich ludzi, zestawiając ich parami. To znaczy, zawsze w tej parze był Grek i Rzymianin. No i taki najsłynniejszy, który pamiętam z okresu mojej młodości, kiedy fascynowałem się starożytnością, najsłynniejszym zestawieniem parą był oczywiście Aleksander Wielki i Juliusz Cezar. W ten sposób pomyślałem, że mógłbym opowiedzieć historię księdza Strzanowskiego i Melchiora Grodeckiego. Oboje, można powiedzieć, koledzy z podwórka cieszyńskiego, drodzy Państwo, prawda? Rodzą się na ulicy Polskiej w ten czas, najważniejszej w Cieszynie, łączącej zamek z ratuszem, z rynkiem, główna ulica handlowa, część szlaku międzynarodowego łączącego Pragę i Kraków. Rodzą się w jednym mieście, mniej więcej w tym samym czasie. Znaczy Melchior jest starszy tam z okładem 11 lat, ale drodzy Państwo, są po dwóch stronach barykady, prawda? To tak naprawdę przeciwnicy, jak się okazuje, na śmierć i życie, z pełną powagą tego słowa. Będzie też bardzo trudny epilog do tej historii, którą opowiem, więc tak, bardzo sobie to skomplikowałem, ale zanim zacznę jeszcze właściwą część tego, co chciałem Państwu powiedzieć, to dwa wtrącenia. Ja nie będę niestety opowiadał i mówił o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia, z perspektywy festiwalu, który właśnie ma miejsce, czyli o twórczości księdza Strzanowskiego. Ona wybrzmi tylko gdzieś w tle, drodzy Państwo. Mamy tutaj piękny właśnie tło z kancjonałów księdza Strzanowskiego, które pochodzą z naszych zbiorów. Ale po pierwsze, z dużym znawstwem i bardzo wspaniale o kancjonale księdza Strzanowskiego na początku, kiedy rozpoczął się festiwal, opowiedziano w Książnicy. Zrobiono to bardzo pięknie. Zatem ja bardziej skupię się nad pewnym takim fatum, które tak naprawdę ciążyło nad księdzem Strzanowskim, nad Melchiorem Grodzieckim, czyli nad tym, co oni zostali wrzuceni tak naprawdę, a czego być może nie chcieli, czyli wojną 30-letnią, mili Państwo, wojną 30-letnią, która zaważyła nad ich losami, nad losami ich potomków, w tym wypadku potomków Jerzego, bo Melchior jako jezuita takowych nie posiadał. I jeszcze tylko jedno zaznaczenie, bo czasem, drodzy Państwo, zastanawiamy się, kim był lub czyj był ten ksiądz Strzanowski, prawda? On był Polakiem, był Czechem, nie, on był Słowakiem. Słowiański Luter, bardzo podoba mi się to określenie, drodzy Państwo. Ono łączy, ono zaspokaja nasze wszystkie potrzeby, ale współczesne, zupełnie niemądre, prawda? W tamtym czasie, w XVII wieku, tak pełnym animozji i sporów,
ale religijnych, nie mamy jeszcze pojęcia narodowości takiego, które znamy dzisiaj i które tak bardzo nas zaprząta. I tak sobie pozwoliłem zamieścić pod podobizną właśnie tego słynnego historyka greckiego podpisy, w sensie w jaki sposób podpisywali się obaj bohaterowie mojej opowieści. Melchior nazywał się Teschinensis Silesius, Ślązak Cieszyński. Jerzy Trzanowski Teschinensis Silesius, Ślązak Cieszyński. Melchior tak zapisał się w kolegium jezuickim w Brnie, a Jerzy Trzanowski podczas przyjęcia na Uniwersytet w Wittenberdze. Byli Ślązakami Cieszyńskimi, drodzy Państwo. Tak, to kolejna kwestia, której nie chciałbym bardziej rozwijać, ale którą chciałem jednak naświetlić. I z góry przepraszam, jeśli w pewnych miejscach pozostawię jakiś Państwa niedosyt. Tak, muszę się mieścić w pewnych ramach czasowych, muszę próbować się z tym zmierzyć, co jest bardzo trudne. Tak, drodzy Państwo, zaczynamy od genezy tych wszystkich problemów, tak naprawdę, które dotkną zarówno Melchiora, jak i Jerzego oraz jego potomstwo. Wojna 30-letnia, wielka wojna religijna. To, drodzy Państwo, bardzo błędny trop. My chcemy postrzegać wojnę 30-letnią jako wojnę religijną, wojnę, w której chodziło o obronę praw z jednej strony katolików, z drugiej ewangelików. Owszem, u jej zarania właśnie istniał pewien spór dotyczący wolności religijnych. W istocie rzeczy była to bardzo cyniczna gra, drodzy Państwo, jak to często bywa, zresztą również i współcześnie. Religia była tylko pretekstem. Wykorzystywano ją do mobilizowania zwolenników. W istocie rzeczy chodziło o twardą i brutalną politykę. Poruszam się pewnymi skrótami, zatem, drodzy Państwo, tak naprawdę chodziło o to, aby osłabić Habsburgów i zmienić w pewnym sensie układ sił w Europie. I to się udało, drodzy Państwo. Generalnie dzielimy wojnę 30-letnią na kilka okresów. Te dwa najważniejsze, które nas interesują, te, w których swoją działalnością uczestniczyli Melchior i Jerzy, to okres czeski, czyli tak naprawdę powstanie czeskie i walka o Palatynat, to mniej więcej od 1618 roku do 1623. Potem mamy okres duński. No i też, drodzy Państwo, tak szumnie się zwykle mówi, że król duński, Krystian IV, włączył się do wojny, żeby bronić protestantów. Sam był przecież luteraninem. No tak, bo ten okres czeski zakończył się totalną katastrofą, upadkiem Czech. Zatem tak naprawdę Krystian IV włączył się do wojny dlatego, bo chciał bronić, ale swoich interesów w północnych Niemczech. Totalne zwycięstwo Habsburgów w pierwszej fazie wojny 30-letniej spowodowało, mieli Państwo, że zagrożone były posiadłości prywatne Krystiana IV w północnym cesarstwie. Musiał je obronić, dlatego bardzo ważne rozróżnienie. Nie walczył w tej wojnie. Jego oddziały, które okupowały Cieszyn w roku 1626, nie były oddziałami Królewskiej Armii Duńskiej, tylko jego prywatną armią, którą sfinansował za pieniądze swojej mamy, bo Rada Nadworna Królestwa Duńskiego nie zgodziła się, żeby wmieszać to państwo w tą imprezę. I patrząc w przyszłość, miała rację, bo również ta duńska interwencja, ten duński okres wojny 30-letniej zakończył się katastrofą dla tego państwa. Napisałem kiedyś, że Krystian IV okazał się dalece lepszym dyplomatą niż wodzem, w przeciwieństwie do Gustawa Adolfa, który był wyśmienitym dowódcą, bowiem udało mu się tak wynegocjować pokój w roku 1630, że wrócił do stanu sprzed wojny. A tak naprawdę cesarz mógł uczynić z Danii kolejną prowincję Rzeszy. Taka to była katastrofa dla Danii. Ale również chodziło przede wszystkim o interes, drodzy Państwo. Choć jednak u zarania tej wojny leżały kwestie religijne, bo rycina, którą tutaj prezentuję, to, drodzy Państwo, defenestracja praska, prawda? 23 maja 1618 roku.
Dlaczego ta defenestracja ma miejsce? No, Stany czeskie, protestanckie Stany czeskie są już bardzo mocno zaniepokojone polityką cesarza Macieja, który zdaje się nie przestrzegać listu majestatycznego jego poprzednika, cesarza Rudolfa, to znaczy nie do końca respektuje prawa religijne szlachty oraz mieszkańców tak naprawdę Królestwa Czeskiego. Oni zaczynają się bać również o swoją niezależność wobec cesarza, to znaczy korona Królestwa Czeskiego, Czechy, Morawy, Łużyce i Śląsk są częścią ziem Habsburgów, ale cieszą się sporą, bądź co bądź jednak autonomią wewnętrzną i ona zaczyna być zagrożona. Ta defenestracja, drodzy Państwo, czyli z okna, prawda, defenestro, nie jest pierwszą w dziejach Czechów. Oni w ten sposób rozwiązują swoje problemy i nie jest ostatnią. I tym razem posłowie cesarza Macieja, którzy, mówiąc kolokwialnie, wylecieli za okno zamku na Hradczanach, byli na to przygotowani, drodzy Państwo, że tak może się zdarzyć, bo włos z głowy im nie spadł, kiedy ich wrócono, tak jak widzimy tutaj na tej rycinie. Spadli, mamy tutaj różne wersje, na wóz wypełniony sianem, obornikiem. Jest taka wersja, która to godzi kompostem. Ten kompost miał się tam ponoć brać stąd, że wyrzucano resztki podczas uczt na zamku na Hradczanach, no i taka górka kompostu się tam utworzyła. No ale ja bym tam wcale nie był taki pewny, czy oni po prostu tego wozu, znając wcześniejsze defenestracje praskie, po prostu tam sobie nie podstawili, drodzy Państwo. Ale w ten sposób rzeczywiście symbolicznie zaczyna się ta największa z wojen nowożytnych. Mili Państwo, pamiętajmy, że do II wojny światowej wojna 30-letnia jest najbardziej pamiętaną, rozpamiętywaną wojną w Europie Zachodniej. My w Polsce pamiętamy potop szwedzki, pamiętamy rozbiory, one nas bardzo bolą, ale do II wojny światowej nie ma takich zniszczeń, które spowoduje wojna 30-letnia. To wojna 30-letnia zniszczy i zakończy świetną prosperity tego księstwa cieszyńskiego, które tak bardzo mamy często w naszych sercach. Ono się kończy w wojnie 30-letniej, tak samo jak kończą się Czechy, drodzy Państwo. Wspaniałość krajów czeskich i bogactwo, które brało się ze średniowiecza, w wojnie 30-letniej jest zdławione. Księstwo cieszyńskie podupada demograficznie, gospodarczo. Najlepszym tego przykładem, drodzy Państwo, będzie ten hit eksportowy wytwarzany w Cieszynie. Cieszynki, prawda? Broń niezwykle zdobna, eksportowa, można powiedzieć, bo kogóż w Cieszynie i okolicach było stać na broń zdobioną masą perłową, kością słoniową. Drodzy Państwo, po wojnie 30-letniej to rzemiosło zaczyna powoli wymierać. I tak jak pisze Wiktor Karger, kustosz Muzeum Cieszyńskiego, następuje degeneracja tego stylu cieszyńskiego. To znaczy pod koniec XVII wieku mamy taką cieszynkę w naszych zbiorach, gdzie widzimy, że te inkrustracje już nie kością słoniową, a rogiem bydlęcym, to są już wręcz ludyczne inkrustracje. Nie mają znamion wielkiego rzemiosła, które tutaj istniało w XVI wieku i w pierwszej połowie XVII wieku. I do tego przyczynia się właśnie wojna 30-letnia, że wielu rzemieślników, wielu utalentowanych ludzi bezpowrotnie tracimy właśnie w wyniku tych działań wojennych. Oni prześladowani uciekają i już nigdy do Cieszyna nie wrócą. Swój kunszt zaniosą gdzie indziej i inne tereny będą na tym korzystać. Bo właśnie, drodzy Państwo, na wojnie 30-letniej skorzystała katolicka Francja, podkreślam to, wojna religijna, ale głównym przeciwnikiem katolickich Habsburgów okazują się być katolicy Francuzi, którzy na początku, kiedy mamy początek powstania czeskiego, tak naprawdę ratują Habsburgów razem z nami, Polakami, przysyłając im wydatne posiłki, ale potem bardzo szybko kardynał Richelieu kalkuluje, że opłaca się grać na osłabienie Habsburgów. Zatem prawdziwym zwycięzcą wojny 30-letniej, tej wojny religijnej między katolikami a ewangelikami, są katolicy, którzy wspierają ewangelików. Zwycięzcą jest oczywiście Szwecja, chociaż w pewnym sensie ja bym dyskutował, czy to nie jest jakieś takie trochę pyrusowe zwycięstwo, drodzy Państwo, ale owszem, stają się lokalnym mocarstwem Szwedzi od tego momentu. Niderlandy kończą wielką wojnę 80-letnią, już nikt nie kwestionuje ich niepodległości.
Szwajcaria też już będzie uznana, że jest niepodległa, już chociaż jest kolebką Habsburgów, nic Habsburgowie tam już nie znaczą od tego momentu. Habsburgowie, mimo że nie mogą czuć się w roku 1648 pełnymi zwycięzcami i panami sytuacji, kiedy właśnie zostaje zawarty pokój westfalski kończący tą tragiczną wojnę, są zwycięzcami właśnie w krajach korony Królestwa Czeskiego. Tutaj bezwzględnie będą realizować prawo zwycięzcy, będą rekatolizować tą ziemię, ale przede wszystkim przejmą nad nią pełnię władzy politycznej, czego skutki widzimy w Księstwie Cieszyńskim. Umiera Elżbieta Lukrecja i jej dzieci już dziedziczyć księstwa nie mogą. To księstwo staje się ich własnością prywatną, to znaczy Habsburgów, jedną z licznych ich własności prywatnych. I tak ten Śląsk zostaje rozebrany powolutku, bo gdzieś tutaj, drodzy Państwo, rekwiruje się księstwo karniowskie Hohenzollernom, prawda, bo Jan Jerzy Karniowski jest jednym z głównych tych pierwszych buntowników. I tak powoli Śląsk traci swój dawny koloryt i różnorodność. Tak. Myślę, że możemy przejść do kolejnego slajdu, bo zaczynam płynąć w niebezpieczne rejony. Mili Państwo, kiedy rodzi nam się kiedy rodzi nam się Melchior Grodzicki, kiedy rodzi nam się Jerzy Trzanowski, to jest rok w przypadku Melchiora 1582, a w przypadku Jerzego Trzanowskiego nawet zapamiętałem datę dzienną, 27 marca 1592 roku. Księstwo Cieszyńskie jest cały czas nadal księstwem luterańskim, drodzy Państwo. Tak jak cały Śląsk jest w ten czas luterański. No, w roku 1545 książę Wacław III Adam bardzo mocno chciał zaznaczyć to, że jest dorosły, drodzy Państwo. Tak, dojrzał do tego, że mógł zrzucić regencję Jana z Persztejnu, potężnego magnata morawskiego i jego wszechwładnego w księstwie kanclerza Jana Czelo. Więc uwięził kanclerza i zaczął wprowadzać własne porządki. A wśród tych porządków było sprzyjanie nowemu wyznaniu, które zdobywało coraz większą popularność na Śląsku. Zatem książę w 1545 roku postanowił wygnać dominikanów z Cieszyna. I jak głosi opowieść, osobiście wyznaczał działki na terenie ich dawnego konwentu i rozdawał mieszkańcom księstwa cieszyńskiego, to znaczy jego zwolennikom, prawda? Ale drodzy Państwo, to nie jest moment, kiedy można powiedzieć, że reformacja zagościła na dobre w księstwie cieszyńskim, że ona tutaj zdobyła znaczące pozycje. To jest dopiero początek, drodzy Państwo, a nie koniec tego procesu, jak dawniej uważano. To znaczy są już pastorzy w księstwie cieszyńskim, już dobrze wiadomo, czym jest luteranizm, ale dopiero 1568 rok, a zatem ogłoszenie porządku kościelnego, czyli tak naprawdę takich przepisów, jak ta religia ma wyglądać, jak ona ma funkcjonować, wedle których ta religia będzie funkcjonować. Dopiero ten 1568 rok to jest moment, w którym możemy mówić o zagoszczeniu na stałe luteranizmu w księstwie cieszyńskim, jego umoszczeniu się tutaj, drodzy Państwo. Ale nadal mamy takie niepokorne miejsca, jak na przykład Grodziec, jak na przykład Czechowice, czy Frydek i jego okolice najbliższe, które trwają przy katolicyzmie. Nadal mamy takie niepokorne rodziny, jak grodzieccy siedzący na Grodzicu, którzy trwają przy katolicyzmie i którzy mają bardzo, że tak powiem, znaczących przedstawicieli w swojej rodzinie, chociażby biskupa Jana Grodzickiego, biskupa ołomnieckiego, czy słynnego kartografa Wacława, wydawcę jednej z najstarszych map Polski i Śląska. A zatem to nie jest też tak, drodzy Państwo, że katolików w księstwie w tym czasie już nie ma i to nie jest też tak, że katolicy mają się tutaj bardzo źle, skoro taka rodzina jak grodzieccy żyje, ma się dobrze i się cały czas rozwija. No i tak naprawdę, drodzy Państwo,
Nie wiem tego na pewno, ale myślę, że z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że również katolików mamy w tym czasie w Cieszynie, bo pewne przypuszczenie graniczące z pewnością każe nam rozumieć, że Melchior Grodziecki rodzi się w rodzinie katolickiej tutaj w Cieszynie, bo wszystkie dane, które mamy, mówią o tym, że rodzi się w Cieszynie, a nie w Grodźcu, tak jak dawna historiografia twierdziła i przekazywała. A zatem, mili Państwo, Melchior przychodzi na świat, tak jak ustalił profesor Kojniczek, w rodzinie mieszczan cieszyńskich. Jego ojcem jest Jerzy Grodzki. Mama nieznana z imienia, zwana Beranką. I drodzy Państwo, żyją gdzieś w narożnym domu na ulicy Polskiej. Tego do dzisiaj dokładnie nie wiemy, w którym domu Melchior się urodził. Jest tylko zapisane, że w domu narożnym na ulicy Polskiej. To być może jest do ustalenia. Ja sobie wybrałem tutaj róg ulicy Zamkowej z ulicą Głęboką, czyli dawną ulicą Polską. No i spójrzmy, mamy na przykład tutaj na takim widoku z drugiej połowy XVIII wieku kamienicę Jana Bessa. Z kamienicę zwaną Cesarską, bo spał w niej inkognito cesarz Józef II, kiedy podróżował sobie po księstwie cieszyńskim. No i to jest, prawda, jeden z przykładów domów narożnych na ulicy Polskiej. Ich będzie więcej. W którym z nich przychodzi Jan Grodzki, zwany Grodeckim, Grodzieckim na świat. I drodzy Państwo, cały ambaras co do pochodzenia Melchiora Grodzieckiego wynika z tego, że po łacinie jego nazwisko zapisujemy Grodecius i podobnie zapisujemy nazwisko Grodzieckich na Grodźcu, tych słynnych szlachciców, na przykład Wacława, twórca mapy, też Grodecius. A zatem XVII-wieczna historiografia, a konkretnie Bogusław Balbin, urobiła sobie w ten sposób, że święty Melchior jest szlachcicem, bo też jego towarzysze niedoli byli szlachcicami, bo też lepiej to wygląda. Ale nie mamy, drodzy Państwo, żadnych przesłanek genealogicznych dotyczących historii rodu Grodzieckich z Grodźca, że takowego Melchiora w swojej rodzinie mieli. Nie mamy żadnych przesłanek z czasów Melchiora Grodeckiego, Grodzkiego, żadnych przesłanek chociażby pochodzących z samego zakonu jezuitów, że był on szlachcicem. Wszędzie zapisuje się, że pochodził z Cieszyna. Tylko tyle. Nie ma mowy o Grodźcu, choć oczywiście szlachecka rodzina Grodzieckich posiadała dom w Cieszynie, ale tak jak mówię, jest to pewien konstrukt historiograficzny i niestety powielany, powtarzany nawet dzisiaj, drodzy Państwo. Bardzo ciężko przebić się z tą właściwą narracją, że słynny święty jest tak naprawdę synem mieszczanina cieszyńskiego. Tak, drodzy Państwo, a nasz Melchior w 1595 roku wstępuje do Kolegium Jezuickiego w Wiedniu. W 1603 roku z Wiednia przenosi się do Brna i zostaje jezuitą. Zostaje przyjęty w poczet braci zakonnej. W 1605 roku składa śluby zakonne. I drodzy Państwo, w 1614 roku trafia do Pragi, gdzie zostaje wyświęcony. Jest też nauczycielem, dalej tam studiuje, do roku 1618. No i właśnie 1618 rok dopada go wojna 30-letnia. Jako jezuita, jako katolik musi opuścić Pragę i trafia z powrotem do Brna. Morawy jeszcze w tym czasie są spokojne, to znaczy Czechów wspiera od samego początku Śląsk, drodzy Państwo, ale Morawy zachowują pewną wstrzemięźliwość. Co interesujące, jak sądzę, Stany Śląskie deklarują swoje poparcie Czechom w zamian za Opawę. To znaczy ma się w końcu dopełnić los Opawy, ma Opawa zostać uznana za Śląsk, drodzy Państwo, bo my dzisiaj patrzymy na Opawę jako na Śląsk w Czechach, Księstwo Śląskie, ale pierwotnie Księstwo Opawskie były częścią Moraw, ziemi morawskiej i to ostateczne włączenie do
do struktury ziemi śląskiej właśnie czyni się w ten czas. Na to się Czesi zgadzają, żeby Opawa była śląska. No, nie dziwi ta zachowawczość Morawian. Ale drodzy Państwo, już w 1619 roku również Morawy stają się nieprzychylne jezuitom i Melchior Grodzicki musi opuścić. Trafia na Górne Węgry, drodzy Państwo, czyli dzisiejszą Słowację, ale w ten czas Górne Węgry. Trafia do Koszyc. To Koszyce z tamtego okresu, widok niezbyt wyraźny, przyznam, przepraszam za to. No i jest tam kaznodzieją garnizonu cesarskiego. Ale Koszyce to generalnie luterańskie miasto w tamtym czasie, niezbyt przychylnie nastawione jezuitom. I niestety, drodzy Państwo, w roku 1619 Koszyce zostają zajęte przez wojska Betlena Gabora, księcia siedmiogrodzkiego Kalwina. Tutaj jeszcze jedno dopowiedzenie na temat tych pewnych stosunków religijnych, bo drodzy Państwo, czasem nam się wydaje, że wojna 30-letnia to jest taka wielka animozja pomiędzy katolikami i luteranami, ale musimy też sobie zdawać sprawę, że z wielką nienawiścią patrzyli na siebie również luterani i kalwini, więc mamy taki pewien trójkąt tak naprawdę, drodzy Państwo, niechęci. Co może zaskakiwać, logika kazałaby nam podpowiadać, że wszyscy protestanci będą trzymać się razem przeciwko katolikom, a w początkowej fazie wojny wiernymi sojusznikami Habsburgów jest zarówno kolebka reformacji, czyli księstwa Saksonii, również Brandenburgia, Hohenzollernów. I tak naprawdę te Czechy na początku są mocno, mocno osamotnione w tym zrywie, zdawałoby się, protestanckim przeciwko Habsburgom. Zresztą gdzieś w głowie świtają mi takie opowieści jak Gustaw Adolf, kiedy negocjuje pewne prawa dla luteran w Rzeszy. To wynika z jego zwycięstw, kiedy rozpoczyna się ta faza szwedzka wojny 30-letniej po fazie duńskiej. Dba tylko i zabiega o prawa luteran. Kalwini zupełnie go nie obchodzą i jest wręcz wrogo do nich nastawiony. I takich przykładów będziemy mieć całą masę z okresu wojny 30-letniej. Także drodzy Państwo, pamiętajmy sobie, to jest taki trójkąt wzajemnych niechęci i dziwnych, czasem egzotycznych sojuszy. Polityka, przede wszystkim polityka i interes. Natomiast te Koszyce w 1619 roku zostają zajęte przez owego Kalwina, księcia siedmiogrodzkiego Betlena Gabora, który no, zwietrzył niezłą okazję, żeby jednak wesprzeć tych powstańców czeskich, a tą okazją miało być osłabienie Habsburgów i opanowanie całych Górnych Węgier. Rok 1619 to jest czas, kiedy Betlen Gabor z Koszyc kieruje się na Preszerburg, czyli dzisiejszą Bratysławę, zdobywa ją, a z Bratysławy już rzut kamieniem do Wiednia, drodzy Państwo. No i to jest jeden z tych wielkich paradoksów, że tak naprawdę powstańcy czescy i Betlen Gabor mieli ten Wiedeń i Habsburgów na widelcu. No i przychodzą Polacy, wszystko niszczą, drodzy Państwo. Ja tak z dzieciństwa pamiętam, że Czesi bardzo mają nam za złe, jeśli mnie dziwię, rok 1968 na przykład i desant na Pragę, ale tak naprawdę do zlikwidowania państwowości, niezależności czeskiej przyczyniamy się już w roku 1619, kiedy wysyłamy Lisowczyków, żeby niszczyli Śląsk, ale główne zagony polskiej, słynnej, lekkiej kawalerii, którą będzie się jeszcze straszyć w XVIII wieku dzieci w zachodniej Europie, trafiają na Górne Węgry. I to odciąga Gabora Betlena spod Wiednia. On musi wrócić na swoje zaplecze, musi zwinąć oblężenie. Sami Czesi nie są w stanie dalej oblegać Wiednia i też muszą zawrócić do Czech właściwych i na Morawy. Wiedeń zostaje uratowany, ale to wszystko powoduje tak naprawdę polska interwencja zbrojna, drodzy Państwo. Ten rok 1619 to właśnie będzie czas, kiedy z Koszyc wyjdzie to uderzenie na Bratysławę, a potem na Wiedeń Betlena Gabora. I ta obecność Węgrów z Siedmiogrodu w Koszycach będzie tragedią dla Melchiora Grodzieckiego. Tam tak naprawdę Melchior zostanie zamęczony w sposób okrutny.
torturowany ponoć, jak głosi jego hagiografia, przez całą noc nie zaprze się swojej wiary, swoich przekonań i w imię tych przekonań odda życie, zostanie ścięty toporem. On i jego dwóch towarzyszy, Stefan Pongracz i Marek Kryżan, wszyscy trzej, już w 1628 roku rozpocznie się ich proces beatyfikacyjny. Wszyscy trzej zginą za swoje przekonania. To, jak ja Państwu mówię, że w wojnie 30-letniej przede wszystkim chodzi o politykę, o interesy, a religia jest tylko pewną hipokryzją i zasłoną do realizowania tych celów, nie znaczy, drodzy Państwo, że w imię tej religii nie zachodzą podłości. Zachodzą podłości ogromne, drodzy Państwo. I niestety jedną z tych pierwszych ofiar będzie właśnie Cieszyniak, Melchior Grodziecki, a tutaj podobizna Jerzego Rakoczego, tego, który właściwie no, wydał rozkaz zamordowania Melchiora, który nadzorował Koszyce podczas nieobecności Gabora Betlena. On później będzie jego następcą, będzie księciem Siedmiogrodu. A to, drodzy Państwo, dosyć unikalna rycina z gazety, która ukazuje się w okresie wojny 30-letniej w Antwerpii, czyli w Niderlandach hiszpańskich. Opowiada o tej wojnie 30-letniej, relacjonuje ją bardzo dokładnie w tym pierwszym okresie jej trwania, ale z takiej perspektywy no, katolickiej jednak. Jej wydawca jest Abraham Verheuven, jest, że tak powiem, uczciwym i wiernym poddanym Habsburgów hiszpańskich. Ale te echa wielkiej tragedii i mordu na Melchiorze docierają do Antwerpii, czyli właściwie cały numer tej gazety z 19 stycznia 1622 roku jest poświęcony tym wydarzeniom. No i na okładce mamy te straszne sceny tortur i kaźni, która ma wtedy miejsce w Koszycach. Mili Państwo, tak jak już wcześniej powiedziałem, Jerzy Trzanowski również przychodzi na świat na ulicy Polskiej, na ulicy Głębokiej i również w domu narożnym, tak jak Melchior Grodziecki, czyli mam już przynajmniej jeden powód, który uprawnia mnie do tego, żeby zestawić ich żywoty, prawda? Tym domem narożnym jest kamienica leżąca na skraju Starego Targu i ulicy Polskiej. Najprawdopodobniej ten budynek sąsiadujący również z browarem miejskim, drodzy Państwo. Rodzi się w rodzinie założonej przez Walentego Trzanowskiego i Jadwigę z domu Ziętek, drodzy Państwo. Ojciec Melchiora Grodzickiego przybywa do Cieszyna z wioski Trzanowice i jest człowiekiem bardzo przedsiębiorczym, ambitnym. Pnie się po wszystkich drabinkach kariery w cechu kotlarzy. A drodzy Państwo, wiek XVI jest wiekiem, kiedy Cieszyn stoi na miedzi. To już pominę ten wywód, że początkiem XVI wieku istniała tutaj huta miedzi, że swój kantor mieli fugerowie i pilnowali swoich interesów dotyczących handlu miedzią i ołowiem, ale bardzo długo również nieodlegle od Góry Zamkowej funkcjonowała kuźnia miedzi i tych kotlarzy naprawdę było wielu wówczas w Cieszynie i okazuje się, że ten młody człowiek, który przybył z wioski do stolicy księstwa, staje się mistrzem cechu kotlarzy. Stać go zatem na zakup tego domu za 260 talarów. I w tym domu w 1592 roku, tak jak już powiedziałem, Jerzy przychodzi na świat. Księstwo cały czas jest protestanckie, drodzy Państwo, jest luterańskie. A Jerzy, widać, musiał zdradzać pewne talenty. Jego pierwszym nauczycielem najpewniej był pastor Tymoteusz Łowczany. Zostaje wysłany już w wieku 11 lat, w 1603 roku, czyli wtedy, kiedy Melchior wstąpił do jezuitów w Brnie. Jerzy zostaje wysłany do Gubina w Łużycach, czyli również jednej z tych składowych ziem korony Królestwa Czeskiego. I nasz
Jerzy z Gubina jeszcze zawędruje aż do Kołobrzegu, drodzy Państwo, żeby wreszcie wstąpić w 1607 roku na Uniwersytet w Wittenberdze, gdzie oczywiście będzie studiował filozofię, teologię, ale również zetknie się z kompozycją muzyczną, co będzie miało niebagatelny wpływ na jego dalszą twórczość. Uniwersytet w Wittenberdze, ten luterański matecznik, słynie w tym czasie ze świetnych kompozytorów z opracowywania i tworzenia muzyki. Więc nie ma lepszego miejsca dla przyszłego twórcy pieśni, kancjonału luterańskiego niż ówczesna Wittenberga. Tak, mili Państwo, już w 1611 roku Jerzy po zakończeniu studiów trafi również do Pragi, i to jeszcze przed Melchiorem. Oni się tam prawdopodobnie nie spotkali, ale Jerzy będzie tam nauczycielem w gimnazjum przy kościele świętego Mikołaja w Pradze, a tymczasem księstwo cieszyńskie już będzie katolickie, drodzy Państwo. W roku 1609 książę Adam Wacław postanowi wrócić do religii przodków. I to nie będzie tak, jak twierdziła dawna historiografia cieszyńska czy też śląska, nie będzie to pod wpływem wielkich przeżyć religijnych, uniesień i tęsknoty do religii przodków, ale będzie to czysty interes, drodzy Państwo, czysty interes doprowadzony, dogadany z cesarzem Rudolfem. I rzeczywiście opłaci się Adamowi Wacławowi. On był jedynym takim piastem cieszyńskim, który spełniał się w służbie wojskowej, był dowódcą wojskowym. To też w 1611 roku już został generalnym dowódcą z Pospolitego Ruszenia Śląskiego, a w 1617 roku, w którym umiera niestety dosyć przedwcześnie, zostaje starostą generalnym Śląska. Czyli ta kariera miała szansę wspaniale się rozwinąć, drodzy Państwo. A dlaczego tak Habsburgom zależało, żeby właśnie Adam Wacław został na powrót katolikiem, żeby księstwo stało się katolickie? No chodziło, drodzy Państwo, żeby z tego sojuszu śląskiego książąt luterańskich kogoś wyłuskać, wyrwać i rozpocząć ten proces erozji, niszczenia tego sojuszu. No i udało się właśnie z księciem cieszyńskim. Mogli rozpocząć Habsburgowie swoją rozgrywkę i prowokowanie pewnych antagonizmów właśnie tutaj na Śląsku dzięki temu ruchowi. Już w 1610 roku ta konwersja ma miejsce prawdopodobnie pod koniec 1609 roku, a już w lutym 1610 roku ten pierwszy mistrz księdza Trzanowskiego, pastor Tymoteusz Łowczany, zostaje wygnany z księstwa cieszyńskiego i generalnie domena prywatna Adama Wacława jest miejscem przyjaznym już tylko katolikom, ale księstwo tam, gdzie rządzą protestanci, te ich miejscowości, nadal nic złego protestantom się nie dzieje. To jest bardzo charakterystyczne dla naszych piastów, którzy jeszcze w tym czasie rządzą, że jakoś tak szczególnie protestantów tutaj w księstwie nie będą prześladować, co zaczyna się dziać wraz z uwielbianymi dzisiaj Habsburgami cieszyńskimi, drodzy Państwo. Prawdziwa rekatolizacja zaczyna się za Habsburgów. Natomiast Adam Wacław, mimo tego, co powiedziałem, nie może się powstrzymać i decyduje się na pewien złośliwy geścik, małą taką demonstrację. Kiedy mieszczanie cieszyńscy upominają się u księcia, protestują właśnie na to wygnanie pastorów, zamknięcie kościołów ewangelickich w Cieszynie, powołują się na pewien jego statut i dokument wydany w 1598 roku, który miał zapewnić tylko luteranom obsadzenie urzędów kościelnych i miejskich i pełną swobodę wyznania. Kiedy przypominają to księciu po jego konwersji, ten ponoć tnie na plasterki, na kawałeczki ten przywilej i odsyła im w tym kielichu komunijnym. No, był ten kielich wraz z tym poszatkowanym przywilejem książęcym przetrzymywany
długo w magistracie cieszyńskim na pamiątkę wieczną, ale dokument gdzieś zaginął. Do dzisiaj w naszej kolekcji znajduje się ten kielich, drodzy Państwo. A ksiądz Jerzy Trzanowski musi opuścić Pragę w roku 1612. No właśnie, kolejny konflikt, drodzy Państwo, nie mamy jeszcze wojny 30-letniej, tej wielkiej wojny religijnej, nie włączają się do tego, nie przyczyniają się do tego katolicy, ale prawdopodobnie konflikt pomiędzy braćmi czeskimi a luteranami w Pradze, no taki doktrynalny, powoduje, że Jerzy Trzanowski nie czuje się tam dobrze i wyjeżdża z Pragi. W 1612 roku zostaje nauczycielem Adama ze Schemberga w Trzeboniu i z tego roku 1612 pochodzi jego Exlibris i stąd mamy jego podobiznę. Widzimy tutaj młodego człowieka na tym Exlibrisie, rok 1612, drodzy Państwo. Ale Exlibris w pewnym sensie jest profetyczny, jeśli chodzi o los księdza Trzanowskiego, no bo, drodzy Państwo, w tej bogatej symbolice pojawia nam się tutaj postać Łazarza i pojawia nam się Hiob, drodzy Państwo. No i to jak gdyby już w pewnym sensie przewiduje ten trudny los, który czeka już na księdza Trzanowskiego. Wspaniały Exlibris. Natomiast w 1613 roku ksiądz Trzanowski trafia do Holeszowa. On się znowu nam gdzieś tutaj, ten Holeszów brzmi nam z tyłu głowy, to jest ta miejscowość, w której służył również Jan Sarkander, też, prawda, zamordowany jezuita z powodów religijnych w czasie wojny 30-letniej. A w roku 1615 trafia do Wołaskiego Międzyrzecza na Morawach. Tam się również ożeni z Anną Polany z Polansdorfu, będzie miał z nią piątkę synów i czwórkę córek. I tam w Wołaskim Międzyrzeczu zostanie też wreszcie pastorem, to znaczy święcenia przestrzeliłem, nie święcenia, ale zda egzamin na pastora w Oleśnicy i zostanie wybrany pastorem w Wołaskim Międzyrzeczu w roku 1616. Ale, drodzy Państwo, w roku 1620 ma miejsce ta wielka czeska katastrofa. Dokładnie 8 listopada Czesi przegrywają w bitwie pod Białą Górą. Kiedy nie udaje się to oblężenie Wiednia, kiedy rozpada się ten wielki plan koalicji z Betlenem Gaborem, resztki sił czeskich gromadzą się wokół Pragi i tam nacierają Habsburgowie. Nie ma szans tak naprawdę, żeby obronić tą Pragę. Czesi są zbyt słabi, zbyt chaotycznie dowodzeni. Mają tylko mojego ulubionego Ernesta Mansfelda, drodzy Państwo, przysłanego przez Holendrów. Niestety Ernest Mansfeld, jak to zwykle bywa, jest bardzo chwiejny i daje się przekupić Habsburgom. I w tym momencie sprawa czeska jest stracona w tym czasie. Bitwa pod Białą Górą zostaje przegrana, a ciężar powstania i walk bierze na siebie wspomniany już przeze mnie margrabia karniowski Jan Jerzy Hohenzollern. To ten bojowniczo nastawiony na tej Rycinie jegomość. I, drodzy Państwo, margrabia karniowski przenosi ten ciężar walk na Morawy. Morawy wreszcie włączają się do walki po Białej Górze i idzie im całkiem nieźle. Znowu projektowany jest sojusz z Gaborem Betlenem i znowu projektowana jest inwazja na Wiedeń. To znaczy musi się margrabia przedostać na Górne Węgry, musi przejść przez księstwo cieszyńskie, będzie je również okupował. I to niestety powoduje początek problemów księdza Jerzego Trzanowskiego. Mili Państwo, rok 1621 rozpoczyna się powstanie Wałachów zgromadzonych wokół Wołaskiego Międzyrzecza, powstanie protestanckie przeciwko Habsburgom i w tym czasie ksiądz Jerzy Trzanowski ucieka do swojego rodzinnego, ukochanego Cieszyna.
wraz ze swoją żoną, która w tym czasie jest w stanie błogosławionym. Po prostu uważa, że Cieszyn będzie miejscem bezpiecznym. To jest wiosna roku 1621, ale już w lipcu tego roku Cieszyn zostaje okupowany przez wojska neapolitańskie, to znaczy wojska Habsburgów hiszpańskich na tym terenie mają kontrdziałać przeciwko margrabiowi Janowi Jerzemu Karniowskiemu. No, pewnie Jerzy dwa razy by się zastanowił, czy w tym momencie emigrować do rodzinnego Cieszyna, ale wiemy, że wraca w roku 1622 do Włoskiego Międzyrzecza i tam zostaje aresztowany. No, jest właśnie pastorem luterańskim, a na Morawach górę już biorą w tym czasie katolicy i wszechwładny kardynał Liechtenstein, który będzie rządził w imieniu Habsburgów w tym czasie Morawami. Zostaje jednak na szczęście wypuszczony jeszcze w tym czasie z więzienia, a w księstwie cieszyńskim zbliżają się, drodzy Państwo, rządy Fryderyka Wilhelma, jedynego syna Adama Wacława, ostatniego piasta cieszyńskiego. Drodzy Państwo, jednym ze skutków tej konwersji księcia Adama Wacława jest także wielka kariera jego syna. On zostaje przyjęty pod opiekę księcia Maksymiliana Bawarskiego i samego króla hiszpańskiego Filipa III. To, musicie Państwo przyznać, projektuje wielką karierę. W roku 1617, kiedy młody książę, w momencie kiedy umiera jego ojciec, przebywa w kolegium jezuickim w Monachium, ale również wyjeżdża i bywa w Madrycie, o tym również wiemy, regenci, którzy będą tutaj rządzić w jego imieniu, bo książę jeszcze jest niepełnoletni, podejmują decyzję, aby wygnać z księstwa cieszyńskiego ewangelików, wygnać pastorów. To się nie do końca udaje, bo ten rok 1618, to przyłączenie Stanów Śląskich do Czechów powoduje, że jak gdyby ten dekret nie ma mocy. To się w tym czasie nie dzieje. A młody książę wraca do swojego księstwa w roku 1624. No i wydaje się, że będzie rządził twardą ręką, przywraca znowu katolickich księży na urzędy, tylko że jako właśnie ten protegowany Habsburgów musi szybko opuścić księstwo, nie porządził sobie, bo wraca do Niderlandów hiszpańskich. Mamy już, drodzy Państwo, rozkręconą tą wojnę 30-letnią, a książę cieszyński bierze udział w oblężeniu Bredy. To znaczy, dawniej mówiono, że on zmarł po drodze do Niderlandów hiszpańskich, on tak naprawdę umiera w drodze powrotnej. Niestety umiera w Kolonii. Niektórzy nawet mówią, że był otruty, ale to nieprawda, drodzy Państwo, to są domysły. Książę jednak tak naprawdę nie wiemy, z jakiego powodu w tak młodym wieku umiera, ale umiera w sposób świadomy, bowiem spisuje testament w Kolonii, robi wielkiego psikusa Habsburgom, bo wykonawcą tego testamentu czyni cesarza Ferdynanda II, a zapisuje księstwo w swojej siostrze Elżbiecie Lukrecji. Psikus polega na tym, że Habsburgowie w tym czasie już bardzo się cieszyli, że jeżeli wymiera bez potomka oficjalnego ostatni piast cieszyński, księstwo cieszyńskie będzie ich własnością prywatną. A tak się, drodzy Państwo, nie dzieje, bo książę pewnie miał już to ustalone ze swoją siostrą, bo widać tutaj bardzo sprawne i przemyślane działanie. Elżbieta Lukrecja wyciąga z archiwum rodzinnego i macha Habsburgom przed twarzą dawnym przywilejem króla czeskiego Władysława Jagiellończyka, który został dany jej pradziadowi Kazimierzowi II Cieszyńskiemu. To znaczy, w ramach tego przywileju w Cieszynie rządzić mogą kobiety, księstwem cieszyńskim rządzić mogą kobiety. To jest wielka osobliwość w ziemiach, nad którymi panują Habsburgowie, drodzy Państwo. Też świadczy o świetnym zmyśle politycznym Elżbiety Lukrecji, że ona jako kobieta bierze sobie tę władzę do ręki. Ona sobie ją tak naprawdę wyrywa, to co do niej należy. Nie dopuszcza też do rządów swojego małżonka Gundakera Liechtensteina, bardzo radykalnego konwertyty, świeżo upieczonego katolika.
i rządzi w sposób bardzo tolerancyjny, bym powiedział, przynajmniej na początku, dopóki sytuacja polityczna ją do tego nie zmusza. Także Piastowie Cieszyńscy kończą się tak naprawdę, drodzy Państwo, w tą smutną historią, która ma miejsce w kolonii w 1625 roku, a dzieci Elżbiety Lukrecji ze związku z Guntakrem i Liechtensteinem już nie będą mogły dziedziczyć księstwa. Niestety, na to Habsburgowie się już nie zgodzą. A Jerzy Trzanowski w roku 1625 zostaje zmuszony do opuszczenia Wołaskiego Międzyrzecza. No właśnie, wojna 30-letnia już po raz kolejny odciska na nim piętno. Kardynał Liechtenstein decyduje, że wszyscy luteranie, jeżeli nie chcą przejść na katolicyzm, mają sprzedać majątek i opuścić Morawy. Czyli taka klasyka, to się będzie powtarzać w różnych rejonach, w zależności od tego, kto będzie brał górę w tych walkach. No i Jerzy Trzanowski jako pastor decyduje się na ponowną emigrację do swojego rodzinnego księstwa cieszyńskiego, licząc, że sytuacja pod rządami nowej prężnej księżnej będzie do niego znośniejsza. Ale nie do końca znajdzie sobie miejsce w rodzinnym Cieszynie, za to zostanie zaproszony do sąsiedniego, wtedy już nie będącego częścią, mieli Państwo, księstwa cieszyńskiego, Bielska. Bielsko jest stolicą państwa stanowego, to znaczy Piastowie Cieszyńscy utracili Frysztat, Bielsko, Frydek z powodu swojego wystawnego życia, znaczy żyrafa trzymana w ogrodzie w Cieszynie kosztowała, to pewien symbol wystawnego życia, i Wacław Adam i jego syn Fryderyk Kazimierz musieli sprzedać sporo swojego majątku, żeby opłacić długi. Zatem w ten sposób Bielsko nam odpadło niestety, drodzy Państwo. No i Jerzy zostaje przyjęty na dworze ówczesnego właściciela bielskiego państwa stanowego, Jana Sungeka. Zdawałoby się, że nastaje w tym czasie dobry moment znowu do protestantów, bo jesteśmy w tym czasie duńskiej interwencji, drodzy Państwo. Wydawałoby się, że zupełne zwycięstwo Habsburgów w pierwszym okresie wojny 30-letniej doprowadzi do rekatolizacji tych ziem, ale właśnie ta wspomniana przeze mnie interwencja Krystiana IV, jego wysłanie. Znowu mamy ten sam plan, który wcześniej realizował Bethlen Gabor. Wojska duńskie przedostają się na Śląsk, zajmują Cieszyn, który jest bramą tak naprawdę do wyjścia na górne Węgry ze Śląska, i Ernest Mansfeld, głównodowodzący tymi oddziałami, kieruje się na spotkanie z Gaborem Bethlenem, ale ten znowu twierdzi, że spóźnił się przez żniwa, doprowadza do szewskiej pasji Mansfelda, ten porzuca swoje wojska, umiera gdzieś w drodze do Wenecji w Sarajewie, drodzy Państwo. Bethlen Gabor zawiera pokój z Habsburgami, cofa się, no i mamy pewien ambaras. W Cieszynie do lata 1627 roku przebywają jeszcze te niedobitki po Mansfeldzie, które próbują się przedostać później do Danii, zarządza nimi komisarz wojenny Joachim von Mitzlaff. I ten dobry czas dla Ewangelików znów się kończy, drodzy Państwo, w roku 1627. W roku 1628 przybywa do Cieszyna Karl Hannibal von Dochna, taki nadregent, prezydent Komory Śląskiej, który wprowadza tutaj nowe porządki, no, zamyka kościoły ewangelickie, wygania pastorów. Ale dawna historiografia twierdziła, że właśnie z tego powodu Jerzy opuszcza księstwo cieszyńskie. On nie opuszcza księstwa cieszyńskiego, tylko państwo stanowe bielskie. Opuszcza je dopiero w 1629 roku wraz ze swoim protektorem Janem Sungekiem i udaje się, drodzy Państwo, na górne Węgry, do Budatina. Tam będzie, to będzie jego pierwsze miejsce emigracji, potem Zamek Orawski. A wreszcie w 1631 roku Jerzy zostanie pastorem w liptowskim Mikulaszu, drodzy Państwo. I w tym liptowskim Mikulaszu no, zazna wreszcie takiego spokoju, można powiedzieć. Skupi się na swojej twórczości, tam wreszcie ukończy swój słynny kancjonał, tam dożyje swoich ostatnich dni, ale niestety stargany tymi wszystkimi trudnymi wydarzeniami,
po drodze również traci niestety swoje dzieci, umierają na zarazy. To wszystko jest dla niego wielkim przeżyciem. On o tym pisze, że czuje się już naprawdę starcem, kiedy przybywa, a ma tam niespełna 40 lat, kiedy przybywa do liptowskiego Mikulasza. Umiera w roku 1637, ale jeszcze raz zdąży odwiedzić rodzinny Cieszyn w 1636. Przed chorobą, przed zachorowaniem odwiedzi swoją rodzinną ziemię i się z nią pożegna tak symbolicznie. Citare Sanctorum wyda w Lewoczy u Wawrzyńca Brewera. Tak jak mówiłem, nie skupiam się tutaj na jego twórczości, ale myślę, że warto powiedzieć, drodzy Państwo, że Citara Sanctorum składała się z ponad 400 pieśni, z czego nieco ponad 90 to pieśni autorstwa Jerzego Trzanowskiego, że podzielił ją na trzy części. Wstęp, który napisał, który opatrzył komentarzem, i w tym wstępie, w tej pierwszej części znalazły się wiersze pochwalne na temat Jerzego i jego dzieła. Część właściwa to te 400 pieśni pisanych łaciną, językami słowiańskimi, niemieckim. Warto też zaznaczyć, że zupełnie jak współczesnym kancjonale ewangelickim, pierwsze zwrotki opatrzone były zapisem nutowym, a koniec, ostatnia część to instrukcja postępowania kantora, czyli człowieka, który czuwał nad muzyką w zborach luterańskich. Natomiast, mili Państwo, troszeczkę dobijając do brzegu, kilka kwestii pominę, ale ważne jeszcze, żeby w tej bogatej twórczości księdza Jerzego Trzanowskiego wyjaśnić sobie jedną kwestię. Dawniej przypisowane mu dzieło Prologus in Apocalypsis Divi Johannis Apostoli nie było jego dziełem. Napisał je i wydał ksiądz Jerzy Pragenus, pastor w Ostrawie Polskiej w księstwie cieszyńskim, więc to tak już drogą w skrótu, jeśli chodzi o działalność wydawniczą Jerzego Trzanowskiego. I pozwoliłem sobie na ten skrót ze względu na to, że troszkę już niestety przedłużyłem inne kwestie. Ale drodzy Państwo, tak naprawdę teraz zaczyna się ta właściwa część, którą chciałem Państwu opowiedzieć, czyli pewien epilog, to co dzieje się po śmierci pastora Jerzego Trzanowskiego. Jego syn, Samuel, zostaje również pastorem. Zastępuje go na urzędzie pastora w liptowskim Mikulaszu. Ale w 1672-3 roku jezuici przeganiają go z urzędu pastora w tamtej miejscowości. Podobnie jak w Cieszynie, zagoszczą już na stałe. Rozgoszczą się tutaj i będą pilnować i pracować nad tym, żeby dawniej luterańskie księstwo stało się w pełni katolickie. Za tym wszystkim stoi cesarz Leopold I, drodzy Państwo. Ma taką ideę fix, żeby uczynić wszystkie swoje ziemie dziedziczne w pełni katolickimi. I ofiarą tego jest właśnie Samuel Trzanowski. On wraca na swoje stanowisko wraz z wybuchem Wielkiego Powstania Narodowościowego Emeryka Tekielego. Ale to jest bardzo gorzki powrót, drodzy Państwo, bo Emeryk Tekieli i jego żołnierze mordują w roku 1680 w Dolnym Kubinie syna Samuela, Jana Trzanowskiego, drodzy Państwo. Zamęczają go na śmierć, tak jak wcześniej żołnierze rakoczego Melchiora Grodzickiego. Za co? Za to, że był jezuitą. Za to, że czytelnicy kancjonału Jerzego Trzanowskiego, którzy tutaj w księstwie cieszyńskim czytają go ukradkiem, kiedy panuje pełen zakaz wyznawania religii luterańskiej, znajdują pociechę i pokrzepienie w lekturze kancjonału, w śpiewaniu pieśni religijnych, w modleniu się i chwaleniu Pana Boga w ten sposób, czują pewien niepokój i pewnie konsternację, kiedy dowiadują się, że potomek tego wspaniałego pastora został jezuitą, czyli tak naprawdę zaprzeczył temu wszystkiemu, o co walczył wielki pastor luterański. Za to, że jest antagonistą Jan swojego ojca Samuela, że nawraca wielu Węgrów na katolicyzm.
za to, że uwierzył w inną ideologię niż wierzył jego dziadek i ojciec. Za to zostaje zamordowany. Drodzy Państwo, to jest niezwykle smutny epilog do całej wojny 30-letniej i do tego wspaniałego życiorysu księdza Trzanowskiego. Zupełnie nie rozumiem, nie wiem dlaczego nie jest podnoszony, kiedy opowiadamy o księdzu Trzanowskim. A on znajduje zastosowanie również w czasach dzisiejszych, kiedy wydaje nam się, że nasza racja jest najważniejsza, że nie ma już momentu, żeby się cofnąć, żeby nastąpił odwrót. To właśnie takie momenty prowadzą do takich tragedii. I nie da się powiedzieć, że to jest jakiś chichot historii, drodzy Państwo. Nie da się powiedzieć, że jest to jakaś fraszka, prawda, że on zostaje tym jezuitą na złość swojemu dziadkowi, na złość swojemu ojcu. Coś go do tego prowadzi, jakieś refleksje, jakieś przeżycia. Ma przecież do tego prawo, ale płaci za to najwyższą cenę. Ginie. Podobnie jak ginie Melchior Grodziecki. W ten sposób chciałem zakończyć i pokazać Państwu, że te losy tych dwóch wspaniałych cieszyniaków, Melchiora Grodzieckiego i Jerzego Trzanowskiego, w sposób niezwykły się splatają i łączą, tak jak często te życiorysy wielkich wodzów, których opisywał starożytny historyk Plutarch. Ale też powinna to być dla nas jakaś, myślę, przestroga do czasów dzisiejszych i współczesnych. Tak, myślę, że w ten sposób nie będę już Państwa dłużej przetrzymywał. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się.